Kończę prezentację, za chwilę ją będziecie widziały u siebie na ekranach. I co tutaj jest istotnego? Skąd ta wiedza? To, co tutaj Wam dzisiaj zaprezentuję, skąd to w ogóle się wzięło? Jakie są takie złote zasady, takie zasady, które prosiłabym, żebyście wzięły sobie do serca podczas tej prezentacji? A więc ta wiedza to jest wiedza, która pochodzi z filozofii jogi Kundalini, w ogóle z filozofii jogi. Joga posiada bardzo, to jest ogromna taka biblioteka, zbiór wiedzy o człowieku, jego naturze. Ja tutaj wyciągam tylko te zbiory, które dotyczą stricte kobiety. Mimo, że żeby była harmonia, żeby była pełnia, to jest oczywiście potrzebne są obydwa pierwiastki, ale ja się skupiam tylko na tym, co kobiece. Ale dzisiaj mi przyszedł taki pomysł, że tam jest też tyle o mężczyźnie, więc jak będziecie zainteresowane, to w przyszłości zrobię również webinar właśnie poświęcony tylko mężczyźnie dla odmiany, bo to też coś, co wiedza, którą powinniśmy wiedzieć. I właśnie ta wiedza pochodzi z tego przekazu, jak również z przekazu linii kobiecej, czyli z takiego przekazu naszych przodkin. Ta wiedza gdzieś tam odkopana, gdzieś przenoszona, która długo, długo była w ukryciu, a teraz się o niej coraz to więcej zaczyna mówić i coraz to więcej mamy też lepszą możliwość, żeby się łączyć, żeby się wymieniać, dlatego ta wiedza stała się łatwiej dostępna niż była. I takie złote zasady to, żebyś nie oceniała. Po pierwsze, żebyś nie oceniała absolutnie siebie. Absolutnie siebie po tym, co usłyszysz tutaj, przyjmij to jako pewną koncepcję. Ja w ogóle jestem za tym, żeby w nic nie wnikać tak, wiecie, stuprocentowo, bez uwagi, bez uważności, nie podążać za niczym tak stuprocentowo, bez sprawdzenia. Też takie mam też podejście do guru, też mam takie podejście do wszystkich innych osób i do wiedzy ogólnie. Zawsze sprawdzaj, co z Tobą rezonuje. Zawsze sprawdzaj, jak to się z Tobą czuje i dopiero jak poczujesz, że tak, że to się dobrze z Tobą czuje, dla Ciebie, że to się dobrze czuje, że to z Tobą rezonuje, że to z Tobą gra, że rzeczywiście widzisz efekty, to wtedy dopiero za tym podążaj. Więc Ty jakby zawsze jesteś tym najważniejszym autorytetem, który wszystko filtruje i przypuszcza, nie? To jest najważniejsze. Nie oceniaj absolutnie siebie i też zaakceptuj to, co było, bo to jest też ta filozofia, która mówi o tym, że wszystko, co było, było po coś. Wszystko, co było, było ważne. I dlatego tylko jak zaakceptujemy, jak spojrzymy na przeszłość i z taką wdzięcznością za to wszystko, co nam było dane przejść, będziemy mogły ruszyć dalej do przodu z taką, wiecie, lekkością i z taką otwartością na to, co nowe, na to, co ma przyjść. Dlatego jeszcze jedna ważna rzecz to, że wiele kobiet, to jakby tą koncepcję, którą tutaj przedstawię, to jest taka koncepcja bardzo na dzisiejsze czasy, w których żyjemy, jeszcze bardzo jednak utopijna. Jest to pewien stan, który byłoby cudownie, gdyby był dostępny dla każdej kobiety, ale niestety jeszcze nie jest. Ale wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak było. I też jeżeli ty już jesteś mamą na przykład, albo już jesteś nawet babcią i u Ciebie wyglądały Twoje doświadczenia zupełnie inaczej, to też jakby się nie oceniaj, bo żyłyśmy w ciężkich czasach, dalej nie są te czasy super idealne, nie ma jeszcze pełnej harmonii i nie ma tutaj nikt winy, jakby nie ma, to nie jest wina facetów, to nie jest wina kobiet, po prostu były takie czasy, po prostu tak było, no, to jest jakby temat na głębszą dyskusję. Ale tak było i zostawmy to, patrzmy do przodu, patrzmy na to, jak jest teraz, patrzmy, jakie różne są koncepcje, jak różna jest wiedza o kobiecie i starajmy się to integrować jak najbardziej w nasze życie. I tyle jakby w tym temacie. Więc zaczynamy, przechodzimy już do konkretów. Jedną właśnie z naszych mocy, z tych kobiecych mocy jest to wydanie dziecka na świat. I to wydanie dziecka na świat to ściągnięcie tej duszy z góry i nadanie jej takiej wibracji, żeby ona tu się osadziła w tej fizycznej materii. I co ciekawe, my możemy tych wibracji
nastroić już to dziecko jeszcze zanim przyjdzie i jeszcze w brzuchu. I to jest bardzo ważny proces, który wpływa na całe życie dziecka. I zaraz będzie o tym więcej. I to, co nasze dziecko otrzyma od nas, będąc jeszcze w brzuchu, już jeszcze nawet przed tym czasem, zanim ta dusza wejdzie do naszego brzucha, to daje mu inwestycje na całe życie, to daje mu taki fundusz, taki fundament, którego nikt nie będzie mu w stanie odebrać. Więc to jest bardzo istotna sprawa. I przeciętny wiek przejścia kobiety według Alan Guttmacher Instytutu to 12,5 lat pierwsza miesiączka, 17 lat, 4 miesiące pierwszy seks, 26 lat pierwszy poród, 30 lat ostatni poród i 48 lat z kilkoma miesiącami menopauza. Tak to wygląda u współczesnych kobiet, przeciętnie oczywiście. I to, jak my jako kobiety przejdziemy ciążę i jaką wibracją obdarujemy dziecko, mocno zależy od tego, na ile my znamy nasze własne ciało i na ile my znamy swoje własne cykle i jakie mamy podejście do tych cykli. I wibracje mamy, kiedy ona nie do końca jest gotowa na ciążę albo kiedy ona nie potrafi przyjąć tej zmiany. I która, teraz podam taki absurdalny przykład, kobiety, która nie jest przygotowana na to, chciałaby jeszcze poimprezować, chciałaby się jeszcze pobawić, chciałaby jeszcze, jest być może w takim gronie, które też ją ciągnie bardzo, ją jeszcze też ciągnie do tych imprez, a tu jej coś przeszkadza, nie? Rośnie nagle brzuch, nie może pić alkoholu, nie może, wiecie, no nie wygląda już za bardzo efektownie w pewnych ubraniach, tak? Być może się tak nie czuje. I w tym momencie, kiedy ona nie akceptuje tego, nie akceptuje tej zmiany, nie akceptuje tego, co się dzieje z jej ciałem, to właśnie przesyła taką informację wraz z krwią, która jest w niej, która buduje tego małego człowieka, która buduje jego mózg, taką mu przekazuje informację, że życie jest, coś jest nie tak z życiem, że nie do końca jest bezpiecznie na tym świecie, że nie do końca jest fajnie, nie? I stan emocjonalny kobiety, która jest w ciąży, wszystko, co ona myśli, jej uczucia, jej zdolność radzenia sobie z takimi problemami, które codziennie spotyka w swoim życiu, czyli jej stan umysłu, jej schematy myślowe mają bardzo duży wpływ na to, jak umysł tego małego człowieka się rozwinie. I kobieta jest nawet w stanie zmienić karmę swojego dziecka poprzez własny rozwój duchowy, bo siła projekcji kobiety jest tak ogromna, że jest ona nawet w stanie wydać na świat geniusza w momencie, w którym ona oczekuje ciąży, w momencie, w którym ona oczekuje w ogóle poczęcia, to ona już w stanie jest poprzez swoje myślenie, poprzez swoje wibracje, poprzez jej jakość mocy osobistej, jakość życia wewnętrznego, dać potencjał temu dziecku, ogromny potencjał. Tutaj jest napisane geniusza, ale to wiecie, to a propos geniusza, to wcale nie jest takie łatwe wychować geniusza i nawet wiele pedagogów, którzy mają do czynienia z bardzo wysoko uzdolnionymi dziećmi, mówią, że to wcale nie jest taka łatwa sprawa. I tu nie chodzi też, wiecie, o to, żeby się nastawiać teraz na geniuszy, na wydawanie oświeconych dzieci, na nie wiem teraz jakie, no, to zależy wszystko od ambicji mamy, od tego, jakie ona ma wibracje, jakie ona ma spojrzenie na świat, ale chodzi o sam fakt, że będąc uważne, jakby mając tą wiedzę, że tak jest, jak bardzo możemy już wpłynąć na informację, którą przekazujemy właśnie w tym czasie swojemu dziecku. I im bardziej świadoma kobieta, czyli im więcej wie, im bardziej siebie zna, im bardziej zna życie, bo jak siebie znasz, siebie bardzo poznasz, to wtedy jakby rozszyfrowują się pewne prawa, które rządzą całym światem, to tym właśnie wyższe wibracje duszy dziecka. A wibracje duszy to właśnie jest poziom świadomości, to jest właśnie poziom jego poczucia bezpieczeństwa, to jest poziom jego kreacji, jego inteligencji. O tym też za chwilę będzie więcej. I przygotowanie do poczęcia powinno się odbyć na takich trzech poziomach. Na poziomie fizycznym,
na poziomie mentalnym i na poziomie duchowym, bo to zbyt ważna rola, by wskakiwać z nią, w nią z biegu. Wiele osób ma takie podejście, no dobra, no przecież jestem kobietą, jest mi to dane jakby z natury, że mogę mieć dziecko, co mam się tutaj przygotowywać, nie? Jest życie, biorę go na spontana i wszystkiego się nauczę po drodze. Ale czy to rzeczywiście tak jest? Czy to rzeczywiście jest tak, że hop, nie? Jestem teraz mamą i już, nie? I 1/3 potencjalnego IQ dziecka, jego IQ do pełni zdrowia, jego pełni kreatywności, inteligencji, doradzenia sobie ze swoim osobistym poczuciem bezpieczeństwa, 1/3 z tego potencjału, czyli 33% tego potencjału jest zniszczona w momencie, kiedy mama nie jest gotowa na ten krok. Do tego dochodzi jeszcze niegotowość ojców, która daje dodatkowe 20% straty. Więc zobaczcie sami, jakie to jest istotne. I jeżeli chodzi o przygotowanie, to mężczyźnie z jego natury wystarczą 3 miesiące, około 3 miesiące przed planowanym poczęciem przygotowań. A kobieta w zależności od stylu życia, który dotychczas prowadziła, w zależności jak do tej pory się prowadziła, potrzebuje około 9 do 13 miesięcy, żeby wejść na, żeby być przygotowaną. I przygotowanie ciała, zaleca się tutaj oczyszczanie, detoksację ciała, odkwaszanie ciała. Jest taki bardzo fajny zabieg, który w Polsce jest bardzo mało popularny. Ostatnio właśnie googlowałam, robiłam research i znalazłam go tylko w jednym hotelu i cena jest dla wielu z nas naprawdę zaporowa, bo za 3 tygodnie zabiegu trzeba zapłacić około 6,5 tysiąca. Znalazłam to w jednym z hoteli pod Wrocławiem. Jeżeli znacie jakieś miejsca, gdzie o tym słyszałyście, to napiszcie w komentarzach, dajcie znać. I ten zabieg się nazywa Panchakarma, to jest zabieg z Ajurwedy. I tam lekarze najpierw patrzą na twoje ciało, robią ci badania, patrzą na stan twojego ciała, na stan twoich organów i na tej podstawie dobierają ci dietę. Przez te 3 tygodnie masz specjalną dietę. Jest to czas, w którym jest zalecany duży spokój, dlatego się jest w tym czasie w hotelu, gdzie powinno się tylko spacerować, właśnie chodzi na te zabiegi i dać się ciału się oczyścić. I oprócz ziół, jeszcze właśnie są, nie wiem, czy wspomniałam, są specjalne zioła dobierane do tego, co się tam u ciebie dzieje, żeby cię wyczyścić. I do tego są masaże. W Ajurwedzie te masaże są też z wykorzystaniem ziół, ale też często z wykorzystaniem olei specjalnych, to jest olejowanie całego ciała. Olej bardzo dobrze wyciąga i detoksuje, dlatego też płukanie olejem kokosowym na przykład, albo każdym innym olejem swoich ust rano jest takie tak bardzo dobre, bo to ściąga i wszystkie zanieczyszczenia detoksuje bardzo dobrze. Więc to się zaleca, to by było idealnie, kiedy każda z nas mogłaby sobie na to pozwolić. Do tego odpowiednia dieta bazowa, czyli o diecie tutaj nie będę dużo mówić, bo tak jakby się tyle mówi ostatnio o dietach, że nie będę tutaj przynudzała. Rezygnacja oczywiście z używek. Rezygnacja również z chemii, czyli lakier do paznokci, farby do włosów, chemiczne środki czystości, odpowiednie nawodnienia oczywiście, suplementy, przede wszystkim witaminy B, B-kompleks, bo witaminy B ciężko jest, nie da się ich gdzie indziej zdobyć. I dużo ruchu na świeżym powietrzu. Oczywiście ja tutaj ze swojej strony powiem yoga, ale też każda inna dyscyplina, gdzie zaangażowany jest oddech, ale oczywiście z uwzględnieniem delikatnej konstytucji kobiety. I również przygotowanie ciała to oczywiście takie proste rzeczy, które chyba już nie trzeba o nich mówić, jak wizyta u dentysty, jak wizyta u ginekologa. Z kolei do mentalnego przygotowania należy emocjonalny porządek, czyli jeżeli jakieś emocje tobą targają, nieprzepracowane, które są już stare i które się ciągną za tobą bardzo długo, to też to jest, na przykład jeżeli masz jakieś nierozwiązane
emocje związane z relacją z mamą, czy z archetypem w ogóle mamy, to też, czy z archetypem ojca. To jest świetny czas właśnie na to, żeby wziąć się za to, żeby to posprzątać. Po drugie, pozytywny i neutralny umysł, bo sama ciąża, samo rodzicielstwo to jest tak niezwykła przemiana, tak dynamiczna przemiana, że ten neutralny umysł, kiedy ty jesteś w stanie połączyć się ze swoją intuicją, kiedy ty jesteś w stanie połączyć się z sobą i słuchać na siebie, jest bardzo istotne. Również wszelkiego rodzaju afirmacje, również uważność, również bycie skoncentrowaną, bo to wszystko ci pomoże przejść przez tą ogromną zmianę w łagodniejszy sposób. I takie duchowe i energetyczne przygotowanie, czyli zadbanie o swoją silną aurę, czyli aktywowanie głównie tych kobiecych czakr, czyli właśnie tego miejsca łona, czyli tych narządów płciowych, wszystkiego tego, co się znajduje w drugiej czakrze, w czakrze naszego serca, czyli też piersi, czyli też potencjalne karmienie piersią i nasza intuicja, nasza szósta czakra. Też włączenie się z tymi miejscami, też komunikacja, posłanie tam uwagi, czyli same skupianie się na tych miejscach. Jeżeli jesteście, znacie mnie trochę dłużej, to wiecie, o czym mówię. Również komunikacja z duszą dziecka, czyli niektóre kultury, tu w szczególności kultura hawajska ma takie, ale to nie tylko, bo u nas też to było bardzo mocno praktykowane. Zanim jeszcze dusza dziecka, zanim w ogóle jeszcze kobieta poczęła, to ona szła w jakieś piękne miejsce, w jakąś gdzieś w przyrodzie i śpiewała temu dziecku piosenki do tej potencjalnej duszy, tak w ten sposób ją nawoływała. Tak samo jak w czasach przedchrześcijańskich, kiedy kobiety miały gaje, czyli swoje piękne ogrody, w których się spotykały, też one często właśnie przed poczęciem szły do takiego gaju, chodziły tam właśnie przy naturze, kiedy nasza aura jest taka czysta, kiedy nasza głowa jest taka czysta, komunikowały się z tą duszą, która miała przyjść do ich ciała. No, dla mnie to jest po prostu piękne i wzruszające. Nie wiem, jakie wy macie do nas zapatrywanie, ale mi się to wydaje takie wow, dlaczego o tym nie wiedziałam wcześniej. I również ta komunikacja z siłą wyższą, czyli te twoje duchowe, jakby ten cały aspekt duchowy, niezależnie od tego, w jakiej religii, w jakim wyznaniu, ale ważne jest właśnie, żeby się połączyć z tą swoją własną duchowością. I świadomość kobiety i świadomość boska łączą się w tym akcie, by stworzyć matkę. Dlatego tak właśnie istotne jest, żeby zwrócić uwagę na ten aspekt, bo my często cieleśnie się przygotowujemy, już do lekarza też coraz więcej kobiet jest takich, że się chodzi, bada regularnie, ale właśnie, żeby nie zapomnieć też o tej duchowości, szczególnie tej takiej właśnie naszej kobiecej, mistycznej. I matka jest łaską Boga. Łaska w polskim języku jest taka bardzo mocno związana z Kościołem i zarezerwowana dla Kościoła. Po angielsku brzmi to przynajmniej dla moich uszu trochę lepiej. To jest, się nazywa Grace. I też właśnie ciężko to przetłumaczyć, bo ta łaska nie do końca mi tak pasuje tutaj na przetłumaczenie tego słowa. Ale właśnie kobiety są Grace, God Grace, czyli tą łaską, czyli darem w teologii. Łaska jest rozumiana jako dar udzielany. I kolejnym takim aspektem jest odpowiedni partner. Przed w ogóle zaplanowaniem jakby ciąży każda kobieta powinna sobie zadać pytanie, czy mój partner, z którym jestem, jest zdolny do prawdziwej intymności, na ile on jest dojrzały, na ile on jest dojrzały emocjonalnie, czy potrafi okazywać uczucia, czy ja jako kobieta jestem dalej sobą w tym związku, czy po prostu się tak totalnie zmieniłam, żeby się dopasować do tego partnera, że zupełnie o sobie zapomniałam. Czy jako para będziemy w stanie wspierać i wzmacniać to, co dziecku jest najlepsze? Czy mamy wspólne wartości? Czy widzisz w nim mnóstwo braków i mnóstwo materiału do poprawy, ale wierzysz, że go zmienisz, bo życie pokazuje i badania pokazują, że no nie zmieni się. Niektóre kobiety naiwnie twierdzą, że a jak będziemy mieli dziecko, to on się na pewno zmieni. To jakby też ważny aspekt, żeby pozbyć się złudzeń, żeby pozbyć się oczekiwań. I świadomość relacji u kobiety zaczyna się według psychologów, według badań, zaczyna się rozwijać dopiero po
20 roku życia. I stąd też większość małżeństw statystycznie, która jest zawarta przed 20 rokiem życia, się rozpada. I przed rozpoczęciem, przed poczęciem w ogóle już jest bardzo istotne też omówienie i zaplanowanie każdego z partnerem, każdego aspektu ciąży i z tego, co się z tym wiąże, pod każdym kątem, pod kątem emocjonalnym, pod kątem analitycznym, fizycznym, pod kątem finansowym, pod kątem właśnie duchowym, absolutnie w każdym detalu. I w ciąży metabolizm kobiety i jej mentalne zdolności przechodzą ogromną zmianę. Sam przebieg ciąży, też ten pierwszy rok i kolejne lata, to jest ogromny nakład pracy i kiedy nie ma współpracy pomiędzy partnerami, to jest naprawdę ciężki wysiłek. Dlatego tak ważne jest, żeby się zastanowić, czy ten mój partner to jest ktoś, z kim sobie wyobrażam założyć rodzinę, czy to czuję w sobie. I życie nosi w sobie życie, to jest magiczny czas i utrzymanie równowagi w tym momencie, kiedy ty masz w sobie nowe życie na zewnątrz i jak również w twoim życiu, w twoim środku, w twoim życiu wewnętrznym jest naprawdę nie lada wyzwaniem. A ten czas jest tak bardzo, bardzo istotny, twoje emocje, twoje życie wewnętrzne. Dlatego te wsparcie otoczenia, a partner jest tym najbliższym wsparciem, jest bardzo, bardzo istotne. I jeżeli chodzi o prawa dziecka, to dowiedziono, że 60% wszystkich ciąż, w 60% wszystkich ciąż kobieta cierpi na komplikacje fizyczne i emocjonalne. Zobaczcie, jakie to są statystyki, mimo że już mamy XXI wiek. I dowiedziono również, że niezależnie od tego, jak bardzo społeczeństwo jest wysoko rozwinięte, jak bardzo jest wysoko wykształcone, to 40% dzieci mimo to cierpi na regres rozwojowy właśnie poprzez nieodpowiednie przygotowane ciąże. 40% to jest prawie, że co drugie dziecko, nie? To są straszne statystyki. W tym wieku, kiedy mamy taki dostęp ogromny do informacji. I kiedy kobieta, która nie jest przygotowana do udźwignięcia roli matki i małżeństwa i używa ciąży raczej jako takiej zachcianki, to odbija się to w ogromnej mierze na charakterze dziecka. I powoduje to nawet do 60% pomniejszonej pewności siebie u dziecka na całe jego życie. I prawa dziecka są bardzo ważne, jest bardzo istotne i trzeba o tym mówić, ale też ważne by było w tym momencie pochylić się na tym, gdzie są początki tych praw, gdzie one się zaczynają, w którym momencie. I bycie mamą to przywilej, to nie prawo, powinniśmy na to patrzeć właśnie jako na przywilej, jako na to, że dzieci są darem, jako na to, że matka jest pierwszym niezwykle subtelnym, sensytywnym i najlepiej wyrozumiałym nauczycielem i że matka nigdy nie posiada dziecka, to jest też bardzo istotny aspekt. My nie posiadamy dziecka, my jedynie jesteśmy opiekunami dziecka. Mamy ten przywilej, żeby być jakby tym głównym opiekunem, ale to jest jednak tylko opieka, ona to jest jakiś proces, który ma swój początek, który się też gdzieś kończy. I właśnie a propos tego rozróżniania, a propos tych własnych zaścianek kobiety, to jest bardzo istotne, żeby każda kobieta rozumiała aspekt bycia mamą i potrafiła go jasno oddzielić od aspektu bycia kobietą. Czyli kiedy kobieta używa macierzyństwa dla celów swojej kobiecości, to ją to totalnie niszczy. Kiedy na przykład używa, taki banalny przykład, kiedy na przykład chce zatrzymać partnera i używa, wie, że dziecko go zatrzyma, no to totalnie ją niszczy. To jest w nią skierowane. I mentalnie kobieta i matka to są dwie różne jednostki. To są dwie zupełnie inne rzeczy, bo jako matka jesteśmy poświęcające, tolerancyjne, cierpliwe, ten archetyp matki tak z reguły powinien być. Rozumiemy wszystkie za i przeciw w każdej sytuacji, jesteśmy bardzo empatyczne, jesteśmy gotowe do pomocy. A z kolei jako kobiety nie musimy tak naprawdę nic. Najpierw mamy za zadanie jako kobiety chronić siebie, nie tolerujemy żadnych nonsensów, możemy być negatywne jako kobiety, no matka już nie.
I kobieta również może oszukiwać, wiecie. Matka już nie. Kobieta może być neurotyczna, może być sadystyczna, może być seksualnie niewyżyta, no ale matka już nie. I ważne, by ustalić sobie tą relację, by nie używać dziecka dla siebie, żeby mieć to jasno w sobie poukładane. Ten swój stosunek do siebie jako do kobiety i ten swój stosunek do siebie jako do matki. I właśnie a propos znajomości swojego ciała, to każda kobieta powinna wiedzieć, powinna czuć, powinna na tyle znać swoje ciało, że kiedy ma na przykład owulację, to ona wie, że to jest dzień, kiedy ona owuluje, że ona to czuje, że ona po prostu czuje pracę jej macicy, czuje jak to dosłownie wszystko w niej się zmienia, jak ten cały proces zachodzi. I a propos pigułki, o której też już trochę wspominałam na fanpage'u, to pigułka też jakby, wiecie, no, ja tu nie chcę mówić, że coś jest złe, że coś jest gorsze, ale ta filozofia mówi o tym, też ten przekaz, że pigułka tworzy zatory w twojej krwi. Więc jeżeli koniecznie chcesz ją łykać, że jeżeli to jest jakby jedyny sposób, żeby się zabezpieczyć, a jeszcze nie jesteś gotowa na ciążę, to oczywiście tu jest tak przykładowo, obrazowo pokazane, że łykając jedną pigułkę powinnaś to zrekompensować swojemu ciału, zażywając 150 jednostek witaminy E i tu chodzi o twoją krew, 4 razy dziennie aż i 1000 mg witaminy C, więc tak jakby to ma z sobą skutki uboczne. I jeżeli chodzi o antykoncepcję, to kobiety od zawsze wiedziały, jak się zabezpieczać. To nie jest tak, że było kiedyś ciemnota i w ogóle się rodziło dzieci, bo nie wiedziały. Kobiety zawsze wiedziały, jak się zabezpieczać. I wiedziały wtedy się brały były odpowiednie zioła, które miały działanie antykoncepcyjne. I dlaczego matka nie może być na nie? Wydaje mi się, że dążę do tego, żeby integrować rolę, a nie rozdzielać. Co wobec tego, jakie mają... No powoduje, dlatego właśnie ja mówię, wiecie, to jest taki stan idealny, do którego dojdziemy dopiero, jak całe społeczeństwo będzie przygotowane, jak świadomościowo będziemy i my przygotowani, i nasi mężczyźni. Ja tu mówię o roli kobiety, ale oczywiście mężczyzna też tu ma ogromną rolę i jego gotowość. Dlatego wiem, że może się wam wydawać, dlatego też prosiłam, żeby jak kobiety są w ciąży, żeby nie oglądały tego webinaru, bo właśnie może spowodować te informacje takie ogromne poczucie presji, takie poczucie, o Jezus, przecież to jest takie... Tyle tego jest, nie? I takie przytłoczyć się totalnie tymi informacjami. To jest jakby stan pewny, idealny, do którego powinniśmy dążyć społecznie. I fajnie, gdyby tak było, nie? Ale jeszcze długa droga przed nami. I jakby dużo się dzieje w tym temacie i dużo kobiet działa właśnie od różnych stron, bo to się musi wszystko zmienić. Musi się zmienić również rynek pracy, polityka. To jest bardzo głęboki temat. O roli kobiety w sprawie matki. A nie rozdzielać ostro. Mnóstwo stresu i presji, dobra. To przejdę dalej i potem do tego jakby wrócę, bo teraz jakby nie do końca... zostawię po zakończeniu czas, oczywiście piszcie cały czas. Zostawię potem miejsce, jak będziecie miały ochotę podyskutować, nawet live, tak wiecie, z włączonymi mikrofonami, to będzie na to miejsce. I również bardzo istotne jest, żeby poruszyć tutaj kolektyw. To, co kolektywnie nam się gdzieś tam w tej świadomości kolektywnej jest i krąży. A krąży to, że często my, kobiety, które tak bardzo próbując, i to też nie jest nasza wina, bo my to robimy, wiecie, żeby przetrwać, żeby jakoś żyć, żeby jakoś się odnaleźć w tym społeczeństwie. I często przyjmujemy taki bardzo męski, męską, wchodzimy bardzo w męską domenę, wchodzimy bardzo w taki męski aspekt, ten męski pierwiastek, żeby sobie po prostu poradzić, nie? I to jest normalne i ja też bardzo długo tak robiłam i też często z tego korzystam nawet dzisiaj, bo tak po prostu jest. Takie mamy czasy, no. I kolektywnie kobiety przejmują męski obraz również seksu i to też jest bardzo ważne, żeby poruszać, żeby o tym rozmawiać, szczególnie
u młodzieży i u młodych ludzi, bo często mamy taki obraz jako młode kobiety, jako młode dziewczyny, że seks jako taki akt bez obowiązań, bez oddania, bez miłości, po prostu jako rozrywka, jako sport wręcz, jako taka przygoda, nie? Że ach, mogę go, tak jak mężczyzna, go popraktykować i będzie wszystko okej. No, to mi się zawsze przypomina to, co mi zawsze mama powtarza, co jej mama jej powtarza, moja babcia, że mężczyzna trzaśnie drzwiami i zawsze będzie singlem, nie? A kobieta jako matka, ty nie wyjdziesz z domu, nie trzaśniesz drzwiami i nie zapomnisz o całym świecie. Więc my jako kobieta mamy, to tworzymy relacja, o tym też za chwilę będzie relacja, kobieta-dziecko to jest najbardziej pierwotna relacja, jaką zna ludzkość. To, jakie my mamy obecnie związki z mężczyznami, monogamiczne, kiedyś było totalnie inaczej, tak? Kiedyś kobieta, plemię żyło razem, wszyscy wzajemnie uprawiali seks, czy tam, nie naraz nie mówię tutaj o orgiach, ale wiecie, jakby wszyscy, nie było, że ty jesteś moim mężem i koniec, ale matki zawsze były ze swoimi dziećmi, wiedziały, kto jest ich dzieckiem, nie? Więc to jest pierwotna relacja, to jest pierwotny związek, dlatego takie przyjmowanie i takie narzucanie kolektywnie też obrazów młodym kobietom, młodym dziewczynom, które wchodzą w dojrzewanie, właśnie takiego kolektywnego przekazu o seksie jest bardzo niszczące. I ta filozofia mówi też o tym, ta koncepcja, że dusza dziecka schodzi do ciała w 120 dniu ciąży, czyli około 4 miesiąca. I kobieta w ciąży potrzebuje dużo wsparcia, dużo ochrony, dużo poczucia, że jest kochana i akceptowana. To jest mega istotne. I zobaczcie, nawet Bóg chce mieć zaplanowane rodzicielstwo. Jak popatrzycie na tą koncepcję, 120 dopiero dzień ciąży. Czyli jest jakby ten czas, żeby jeszcze mieć pole manewru, do czego też zaraz przejdziemy. I jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za głębokie poznawanie siebie, za poznawanie pojemności swojego systemu nerwowego, swojej głębi miłości, zdolności do miłości, do zrozumienia, do stopnia balansu między twoimi myślami, między twoimi wartościami i jakością wyrazu tego wszystkiego w życiu zewnętrznym. Jeżeli to wszystko ma pozytywny kierunek, jeżeli to wszystko jest na tak, to jest dobry moment, żeby planować poczęcie dziecka. I teraz też taka kontrowersyjna rzecz, o której, jak mówię, to wszyscy zawsze, co? No, ale przecież jak? Że ludzka generacja pochodzi od kobiety. I teraz co tutaj mam na myśli? No właśnie, nie to, że wiecie, że teraz od kobiety wszystko pochodzi i my w ogóle jesteśmy najlepsze. Absolutnie nie tutaj, nie w tą stronę. Ludzka generacja pochodzi od kobiety w tym sensie, że oczywiście jest, potrzebujemy, żeby być jednością, żeby być pełnią, potrzebujemy kobiety i mężczyzny, to jest jasne. Żeby począć, potrzebujemy obydwojga, to jest jasne, to jest jakby oczywiste. Ale chodzi o to, że my jako kobiety nosimy to dziecko w swoim brzuchu. To, co my w tym momencie, nasza jakość umysłu robi imprint, robi taką odbitkę w dziecku. I w cokolwiek kobieta nie uwierzy i cokolwiek sobie nie wyobrazi, w kim powinno być jej dziecko, kim ono się ma stać, jakie ono ma być w ciągu tych pierwszych 120 dni, czyli zanim ta dusza wejdzie w ciało, to ta informacja wrasta w strukturę tego dziecka. Zobaczcie, jak to jest w ogóle każda komórka, naukowcy odkryli, że każda komórka w naszym ciele ma swoją pamięć, posiada swoją informacje. Więc zobaczcie, do każdej z tej komórki jest przekazywana informacja, jaka to jest ważna rzecz. I po tym 120 dniu ciąży, kiedy dusza już zeszła do tego ciała, które się tam w brzuchu buduje, to jej zachowanie z kolei robi imprint w umyśle dziecka. Czyli tu umysł, a tu jej zachowanie. I przechodząc na świat, dziecko ma już w podświadomości ugruntowaną swoją emocjonalność, już ma ugruntowaną swoją umysłowość, już
już jest to zbudowane, już ma jakiś potencjał, tak, który właśnie wziął razem z tego właśnie, w jakim stanie się znajdowała mama. Jaka to jest istotna sprawa. I które w bezpośredni sposób zależą właśnie od uczuć, od tego, od tych emocji, które ona przeszła w tym czasie, od tych przeżyć. Dlatego tak ważne jest, żeby dać tej mamie w tym czasie maksimum, maksimum miłości, maksimum bezpieczeństwa, maksimum komfortu i dlatego to jest tak ważne, bo w naszych czasach jest wymagane od nas coś zupełnie innego i też się propaguje coś innego. Właśnie to, że wiecie, że mamy być silne, że mamy pracować w ogóle do ostatniego dnia ciąży, że przecież damy radę, tak? Siedząc 10 godzin w pracy i w ogóle się jeszcze damy radę się wyspać, damy radę o siebie zadbać, damy radę jeszcze odpocząć, tak? Jeszcze pójść do ginekologa i nie wiadomo co jeszcze. I jeszcze zdrowo zjeść pomiędzy tymi wszystkimi obowiązkami. Dużo osób mówi, przecież jesteś w ciąży, to nie choroba, albo że przecież ciężarne to nie święte krowy, wiecie, te wszystkie po prostu informacje, które krążą, a jak popatrzycie na naszą naturę, jak popatrzycie na to, co się nas dzieje w tym czasie, to naprawdę należałoby się każdej kobiecie w tym czasie po prostu traktowanie, noszenie jej na rękach wręcz. Bo to ma tak mocno, to jest tak mocna inwestycja, to jest tak ogromnie ważna sprawa, jeżeli potem chodzi, patrząc długoterminowo, nie? Jak patrząc na całe życie społeczeństw, na całe życie ludzkości, na zdrowie globalne, na siłę społeczeństwa, to jest po prostu krytyczne. A jest w większości przypadków zupełnie inaczej to przechodzimy, nie? I dziecko od 122 dnia ciąży doświadcza takich samych uczuć jak matka. Więc zobaczcie, jakie te uczucia są istotne. I podświadomość i umysł dziecka kreuje się właśnie od 120 dnia ciąży. To jest taki krytyczny moment, 120 dzień ciąży. No, czyli ta podświadomość i umysł się dopiero wtedy kreuje, kiedy schodzi dusza. I dlatego w tym 120 dniu w niektórych kulturach właśnie bardzo mocno się świętuje ten moment. To moment, w którym się zaprasza wszystkich bliskich, w którym się przynosi mamie prezenty. No to jest też moment u nas, może troszkę wcześniej, bo u nas jakoś, choć też po skończonym trzecim miesiącu, kiedy się mówi do pracodawcy, kiedy się mówi o otoczeniu, tak? Wtedy jest uważane, że ta ciąża jest bezpieczna, że jest pewna. I też się zawsze zastanawiałam, skąd to się bierze, tak? Skąd akurat po trzecim miesiącu, skąd ta tradycja. No i teraz jakby ta mądrość kiedyś pewnie była znana naszym przodkiniom, a później gdzieś zakopana jak większość informacji o kobietach, a teraz jakoś znowu wraca do życia. I właśnie w tym 120 dniu, w tych kulturach, kiedy ta informacja obowiązuje, kiedy kultury się liczą z tą informacją, to jest moment, kiedy kobieta zwalnia się z wszelkich ciężkich obowiązków, kiedy zapewnia się jej maksimum sympatii, maksimum miłości, maksimum bezpieczeństwa, bo właśnie w tym czasie przez zmiany w niej zachodzące spada przez tą burzę hormonów, przez tą burzę, która się dzieje w jej ciele, spada w niej samej poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności. I jest tak, że w drugim miesiącu kobieta nie ma apetytu, ma mdłości, czasami wymiotuje, w trzecim jest osłabiona, a w czwartym, kiedy właśnie dusza w nią wstępuje, jest mniej efektywna, chce wypoczywać i powinna mieć do tego wszelkie prawo. I cała struktura kobiety się zmienia w czasie ciąży, jej metabolizm, cała kompozycja ważnych składników w jej ciele, minerałów, witamin, to wszystko przechodzi ogromną transformację, to jest ogromny proces przemiany. Dlatego powinno się jej zapewnić wszystko, co ona potrzebuje w tym czasie, bo przez 9 miesięcy buduje człowieka i my tyle wiemy, wiecie, o sadzeniu kwiatów, o wszystkich tych rzeczach, co się dzieją dookoła, a tak mało wiemy o budowaniu człowieka. I kobieta, też z takich praktycznych wskazówek, to kobieta, która jest w ciąży, powinna robić przynajmniej 6 km na dzień, po to właśnie, żeby jej mięśnie brzucha były silne, bo to one trzymają rosnący brzuch. I to jest też powodem, dlaczego większość kobiet rodzi w 7 i w 8 miesiącu, bo mięśnie brzucha są zbyt słabe. I mięśnie brzucha również świetnie masują wewnętrzne organy podczas spaceru, bo ten sam ruch świetnie rusza tymi mięśniami.
I kobieta, która nie rusza się wystarczająco dużo, nie będzie miała również wystarczającego prawidłowego cyklu i odpowiedniej gospodarki wapnia, więc takiej również mentalnego balansu brakuje. Również wątroba jest wiele słabsza, dlatego ruch dla kobiety jest tak bardzo, bardzo istotny. I ciało subtelne, i ciało promienne kobiety ciężarnej są znacznie silniejsze, ale kobieta w ciąży ma przesunięty punkt pępka. A punkt pępka, nasza trzecia czakra, to miejsce, z którego wychodzi nasza stabilność. I to nie tylko ta fizyczna, ale też ta psychiczna, też ta emocjonalna. I dlatego tak właśnie niezbędne jest w tym czasie danie jej tej ochrony, danie jej tego poczucia stabilizacji, tego poczucia stałości, które właśnie to jej może dać partner, to jej mogą dać bliskie osoby i na to też te osoby powinny być sfokusowane i skoncentrowane. Często mężczyźni są tacy bezradni, no bo kobieta rodzi, kobieta ma to dziecko i teraz i co my, tacy pasywni w tej roli jesteśmy, ale wcale nie pasywni, mają mężczyźni naprawdę ogromne pole do popisu. I dziecko, które jest od początku wyczekiwane, które jest kochane, które ma w sobie głębokie poczucie tego, że jest tutaj mile widziane, to ono ma właśnie takie poczucie, z takim poczuciem idzie w świat, z takim poczuciem bezpieczeństwa, z tym poczuciem przynależności. I to skutkuje nie tylko w silnej psychice, ale to skutkuje również w silnym systemie odpornościowym. To skutkuje w mocnych kościach, to skutkuje w dobrych wynikach krwi. To są takie podstawy, które każdy z nas powinien dostać. Tak? To są takie podstawy prowadzące do zdrowego życia. I to tutaj jest właśnie zaczerpnięte ze źródła doktor medycyny Christine Northrup. Ciało kobiety, mądrość kobiety się nazywa ta książka. Niechciane dziecko z kolei cierpi często przez długie lata, a czasami całe życie na depresję i to też jest taki cholernie ważny aspekt. I takiemu dziecku jest brak poczucia przynależności. Ono ma problemy z adaptacją w szkole, w przedszkolu, w pracy, bo ono cały czas ma takie głębokie poczucie tego, że obojętnie czy jest, czy by go nie było, to by i tak to nie miało większego znaczenia. Tak? Ma takie poczucie, że ono i tak nie przynależy, że ono jest tutaj, no ale tak w sumie po co, nie? I to jest straszne i to jest gdziekolwiek nie idzie, to czuje się niechciany. Więc zobacz, jaki to jest istotny czas. I nasze kobiece ciało jest super inteligentne, no nie tylko kobiece, męskie oczywiście też. Wybaczcie mi tutaj, jeżeli jakiś mężczyzna jest, skupiam się tutaj na kobietach, ale oczywiście wy jesteście też mądrzy, piękni i inteligentni. I kiedy kobiety rodzą, to ich kości biodrowe się rozchodzą aż do 10 cm. Dlatego w ogóle poród należąco to jest wymyślony przez faceta i jest totalnie wbrew naturze kobiety, więc jeżeli też szykujecie się do porodu, jeżeli są tutaj kobiety, które dopiero wejdą na tą drogę macierzyństwa, to pamiętajcie, żeby też właśnie się doinformować, jakie praktyki są stosowane w szpitalu, czy w miejscu, gdzie będziecie rodzić. To jest bardzo istotne, że nasza kość krzyżowa, nasze kości biodra, to się wszystko rozchodzi, to wszystko pracuje. Jak ty jesteś w ruchu, jak ty jesteś aktywna podczas porodu, to ty ułatwiasz poprzez skurcze, poprzez to, jak ty wchodzisz w te skurcze, jak ty masz swobodę ruchów, to te skurcze mówią twojemu ciału, w jaki sposób ma się zgiąć, w jaki sposób ma się przygiąć po to, żeby te kości się rozeszły prawidłowo, żeby utorowały miejsce dla tego dziecka. I mięśnie kobiety powinny być na tyle mocne, że te kości, kiedy one się rozejdą, żeby one znowu wróciły na swoje miejsce. Dlatego twoja fizyczność powinna być silna. U mężczyzny z kolei, gdyby, tak jak w ramach takiej ciekawostki, ale gdyby męskie kości się przesunęły nawet o pół centymetra, to spowodowało, musiałby taki facet pójść na poważną operację chirurgiczną. Więc zobaczcie, jak jako my z natury jesteśmy zupełnie inaczej zbudowane. I to też chcę powiedzieć pod takim kątem tego, jeżeli ty pracujesz, nie wiem, 8 godzin, potem biegniesz na siłownię i tam dajesz czadu i robisz te, nie wiem, takie męskie też jakieś ćwiczenia. Często jest tak, że wpadamy w jakieś takie, wiecie, no, niekoniecznie kobiecy fitness, tylko w jakiś taki męski wręcz, to nie jest dobre dla twojej konstytucji. My mamy zupełnie inną konstytucję ciała niż mężczyzna i do tego też powinien być dopasowany poziom twojego, jakość twojego, styl twojego ćwiczenia. I również mięśnie pleców są tutaj newralgiczne, szczególnie tych dolnych, które powinny być silne.
I istotny dla kobiet w ciąży jest również kontakt z innymi przyszłymi mamami, bo kobiety doskonale rozumieją się nawzajem, potrafią się wysłuchać, potrafią się wesprzeć, są w stanie dać kobiecie to, czego ona w danym momencie potrzebuje. Nawet jeżeli to jest spotkanie, gdzie nie wymieniacie sobą słów, ale po prostu jesteście z sobą, jesteście blisko, to już to energetycznie i emocjonalnie bardzo dużo takiej kobiecie daje. Więc to właśnie ja widzę ciążę i według tej filozofii to jest taki czas właśnie, kiedy żeby o siebie zadbać, żeby iść na jakieś łagodne pilaty, czy na jakieś zajęcia dla kobiet w ciąży, na jakieś zajęcia z oddychania, właśnie żeby się spotkać z innymi kobietami, żeby właśnie iść na ten spacer w łonie przyrody. Wiecie, taki czas głębokiego wejścia w siebie i głębokiego zadbania o siebie. I jeżeli chodzi o regenerację, to taka przerwa między ciążami powinna wynosić od porodu do kolejnej ciąży 2 lata kalendarzowe, to po to, żeby właśnie ciało było w stanie się na nowo zsynchronizować po tym ogromnym wysiłku, po tej ogromnej zmianie, żeby system wewnętrzny nasz wrócił z powrotem do siebie. Sama nasza wagina potrzebuje około roku, by wrócić do swojej pierwotnej formy i w ogóle by wrócić na swój biegun z powrotem. I właśnie ciąża to jest taki idealny czas na harmonię, na szukanie harmonii w swoim życiu. Nie powinno się też w tym czasie stosować żadnych rygorystycznych diet, ani zmieniać drastycznie dotychczasowego sposobu odżywiania. Dlatego ważne, żeby te nawyki żywieniowe kształtować w sobie najlepiej od początku, najlepiej już jako matki u córek już, żeby kształtować te nawyki. I możemy oferować dziecku właśnie wszystko to, co pozytywne i piękne już w tych pierwszych miesiącach ciąży. I każda kobieta pragnie ochronić swoje dziecko od lęku i strachu. To jest oczywiste. Każda chce mu zaoferować maksimum radości, pewności siebie, odwagi, pogody ducha. I kobieta może wzmacniać swoją moc kreacji. Ona może poprzez właśnie poświęcenie tego czasu na takie kreatywne zajęcia programuje jednocześnie podświadomość dziecka, na przykład wykonując takie rzeczy, które sprawiają jej przyjemność, tak? Zobaczcie, już matka ma wysoką wibrację, dziecko ma wysoką wibrację, jest do tego przyjemność, jest do tego radość, jest do tego kreacja i jednocześnie poszerza się intelekt, czyli to może być, nie wiem, albo nauka języków obcych, malarstwo, rzeźba, fotografia, właśnie spacery, zwiedzanie, no nie wiem, to już każda kobieta musi sobie odpowiedzieć sama na to pytanie, co jej sprawia największą przyjemność, bo te czynności mają bezpośredni wpływ na to, jak się rozwinie to dziecko. Jeżeli chodzi o poród, no to poród może, są 2 scenariusze, albo kobiety wzmocni, albo kobiety osłabi. I po takim naturalnym, harmonijnym porodzie, na który kobieta jest przygotowana, to daje to szczęście, to daje takie wewnętrzne wzmocnienie, to jest naprawdę, to jest taki wystrzał hormonów, endorfin, adrenaliny, że tak, tej kobiecie jest łatwo ten ciężki wysiłek fizyczny przejść. A bolesny i skomplikowany poród pozostawia na kobiecie odcisk, który ma negatywny wpływ na jej zdrowie i na jej usposobienie. I może upłynąć naprawdę wiele lat, nie miesięcy, lat. Nie kobieta znowu wróci do swojej formy, kiedy kobieta po takim porodzie sobie odpocznie. Może być też tak, że nigdy już nie wróci do swojej formy, bo traumatyczny poród wpisuje się bardzo głęboko w pamięć komórek. I jeżeli miałyście takie przypadki, to pamiętajcie, że nie jesteście z tym same, że istnieją różne techniki pracy, choćby nawet z energią, które przyspieszają proces ustrawiania. Więc jeżeli przeszłyście coś takiego, macie coś takiego za sobą, nie zostawiajcie z tym samym. To jest bardzo ważne dla Was, dla Waszego zdrowia, dla Waszych dzieci również. I praca z energią wzmacnia nie tylko potencjał energetyczny kobiety, ale również jej dziecka. Dlatego jest tak istotne, żeby nie pozostawałyście same z tym. I jeżeli chodzi o mleko, to właśnie taka gotowość do zostania mam, taka również gotowość do tego, żeby karmić swoje dziecko, bo nie ma substytutu do mleka matki i nigdy nie będzie, niezależnie od tego, co naukowcy wymyślą, co znajdą, jakie reklamy przygotują. Dziecko powinno minimum do 6. miesiąca swojego życia być karmione mlekiem matki i braki w karmieniu powodują trwałe zaburzenia w socjalnym zachowaniu dziecka. O tym też mówi ta koncepcja i tu proszę, żeby się nikt z Was nie urażał, nie czuł, nie miał poczucia winy, bo to jest jakby kwestia informacji, świadomości, ale też nie tylko, bo czasami kwestia tego, że mama nie ma pokarmu, albo jakość tego mleka jest nieodpowiednia, albo przez poród, który przeszła, jest tak zblokowana
taką ma traumę, że nie jest w stanie karmić. I to też tak się po prostu dzieje. Akceptacja jest tutaj ważna i w takich przypadkach jest oczywiste, że karmienie tutaj mlekiem zastępczym jest konieczne, tak? To też nie powinno być tak, że teraz mama się tak uprze i tak w ogóle, że będzie naturalnie karmić, że ona teraz odmówi wszelkich innych sposobów. Absolutnie nie. I chodzi tu o takie przypadki, kiedy mamy nie karmią, bo są emocjonalnie niegotowe. Chodzi tu o takie przypadki, kiedy kobieta nie chce karmić, bo nie wiem, bo na przykład jej mąż albo jej teściu nie traktuje tego, nie toleruje tego, albo takie przypadki, kiedy jej teściowa tego nie toleruje, albo jej własna matka, albo ktoś z bliskiego otoczenia, kiedy otoczenie tego nie akceptuje, kiedy ona się tak bardzo wstydzi karmić, że po prostu to ją przerasta i to powoduje, że ona nie jest w stanie funkcjonować, nie? To chodzi o to właśnie, żeby ona na tyle odnalazła siłę w sobie i na tyle te emocje miała w sobie poukładane i tę pewność siebie, żeby ona mimo tego, że jak ona czuje, że ona chce i to jest to, żeby ona była w stanie tego po prostu pójść za tym. O to tutaj chodzi. I ważnym aspektem tutaj jest w karmieniu to, że karmiąc matka nie tylko odżywia, nie tylko daje najlepsze składniki odżywcze, jakie może dać, ale chodzi tutaj o przekaz informacji, o przekaz energii, o przekaz między innymi mądrości rodowej, o przekaz informacji o świecie. O to tutaj chodzi. Chodzi o energię również. Wessany z mlekiem matki, też stare powiedzenie, pod tym powiedzeniem kryje się bardzo głęboka prawda. I każde jedzenie ma swoją wibrację. Jakby tutaj nie chcę za dużo o tym opowiadać teraz, bo już jeszcze trochę zostało, a już się robi późno. Wibracja jedzenia, czyli na przykład jeżeli dziecko jest karmione mlekiem od... Teraz się już rzadko karmi mlekiem krowy, ale kiedyś to było mocno popularne. I jeżeli są to krowy, które pochodzą z takich hodowli, gdzie po prostu się zabiera cielaczki już przy porodzie od mamy i po to, żeby to mleko, które jest przeznaczone dla tego cielaka, leciało dla człowieka, do mleka butelkowanego, to ten stres, te informacje, ta żałoba, to co ta krowa przechodzi, to jest zawarte w tej informacji tego jedzenia. Każde jedno jedzenie, nie tylko żywe, nie tylko te pochodzące od zwierząt, ale również te, które roślinne, pomidory, marchewki, ziemniaki, wszystko posiada swoją energię, wszystko posiada swoją informację. Im bardziej sztuczne, im bardziej modyfikowane, im bardziej przetwarzane, tym te informacje jest mniej albo nie ma jej w ogóle. Dlatego to jest takie istotne. I stres z kolei też ważne, żeby o tym wiedzieć, że stres powoduje, że mleko matki, mimo że jest dostępne, mimo że jest w jej piersiach, mimo że leci do kanałów mlecznych, hamuje wyrzut oksytocyny i niektóre matki są w stanie tylko karmić w bezpiecznym zaciszu domowym. Nie? To jest też taka kwestia tego, na ile ty jesteś w stanie teraz, nie wiem, poświęcić ten czas, żeby być w tym zaciszu domowym, karmić to dziecko, czy jaka jest twoja gotowość do tego. I hormony produkowane podczas karmienia tworzą szczególną więź mamy i dziecka. Ta więź też jest oczywiście tworzona pomiędzy takim dzieckiem, które nie jest karmione piersią, ale tu jest ta sprawa ułatwiona, to jakby dzieje się szybciej i to też daje mamie ogromne pokłady cierpliwości i też gotowości do wstawania nieskończoną ilość razy w nocy. To jest naprawdę, kiedy takie małe dziecko je non-stop, kiedy też się zmienia, kiedy te pół roku jest jeszcze takim bardzo newralgicznym czasem, to naprawdę daje matce ogromne wytchnienie i ogromny komfort. To, że nie musi lecieć i przygotowywać sztucznego mleka i te dzieci śpią spokojnie, te dzieci są spokojniejsze, więc to jest też taka kwestia, wiecie, waszej psychicznej i fizycznej też wygody. I teraz jest tak, że w 1960 roku wiele dwudziestokilkulatek było już mamami czasami nawet kilku dzieci. A od 50 lat z roku na rok wydłuża się wiek rodzących. I ważne, żeby tutaj powiedzieć, że komórki jajowe mają tyle samo lat co kobieta i pęcherzyki komórek jajowych powstały w naszym ciele, jak jeszcze byliśmy w brzuchu naszych mam, około 9 tygodnia już wtedy. I 18-24 lata to najbardziej płodny wiek kobiet z punktu widzenia biologii.
ale z kolei tendencja do późniejszego macierzyństwa zwiększa szanse na to, że matka będzie bardziej dojrzała emocjonalnie. Więc to jest też taka kwestia, jeżeli ktoś się waha, ktoś tak planuje, kwestia do rozważenia. I być przenadziei to jest bardzo mocno związane z zaufaniem, to jest bardzo mocno związane z otwartością, z byciem gotowym. I właśnie tutaj joga jest świetna, bo ona przywraca po pierwsze równowagę w hormonach, po drugie ciała całościowo, balansuje, uzdrawia, koncentruje się nie na patologii, ale koncentruje się na zdrowiu, czyli wspomaga ten nasz naturalny stan, przywraca naturalny rytm organizmu, organy rozrodcze są lepiej ukrwione, lepiej działają, lepiej pracują. Wspomaga regulację również cyklu i owulacji, poprawia płodność, więc ja tutaj jako nauczycielka jogi muszę o tym wspomnieć, żeby to było jasne. I teraz taka bardzo, bardzo ważna kwestia, przechodzimy do tego cięższego tematu, którym jest aborcja. I właśnie chciałam tutaj przedstawić tę koncepcję. Ta koncepcja zapatruje się na aborcję. Ale najpierw taka krótka statystyka, przeprowadzona przez dr Luelle Klein z amerykańskiego koledżu ginekologicznego, która mówi o tym, że płodna i aktywna seksualnie kobieta, która by się nie zabezpieczała, musiałaby się liczyć z około 14 porodami i 31 aborcjami. Zobaczcie, jaka statystyka, nie? I a propos aborcji, to jest tutaj mowa o tym, żeby tylko kobieta i ewentualnie jej lekarz decydowały, kiedy usunąć. Absolutnie nie mąż, bo to my jesteśmy tą, która nosi. Tak? To nasza emocjonalna, nasza gotowość, to powinna być nasza i wyłącznie decyzja. Albo też często jest tak, kiedy mąż nie jest gotowy, wymusza wręcz usunięcie, pozbycie się dziecka. A kobieta czuje, że chce, ona bardzo czuje, że chce. I kobieta, która to zrobi wbrew swojej woli, to ona zdradza samą siebie. To są konsekwencje, z którymi trzeba się liczyć. I zaraz o nich będzie więcej. Ale ta koncepcja mówi też o tym, że jeżeli kobieta nie chce zatrzymać dziecka, to właśnie do tego 120 dnia ciąży, kiedy zanim jeszcze ta dusza wstąpi tutaj w jej fizyczne ciało, to ma wszelkie prawo ją przerwać. I jeżeli właśnie ze względów socjalnych lub ze względów medycznych aborcja jest zalecana, to powinno się ją przeprowadzić. I prawo do życia to też taki religijny nonsens, bo to jest dyskryminowanie kobiety, dyskryminowanie jej natury. I nie ma czegoś takiego jak wolność seksualna, bo wolność seksualna nie istnieje, bo każdy akt seksualny, nieważne jak zabezpieczony, jest potencjalny, nie jest związany z tym, że można zajść w ciążę. I każde dziecko jest kobietą do końca. Ta relacja matka-dziecko, ona zostaje na zawsze. I żałoba po usunięciu dziecka jest tak samo aktualna jak przy stracie. Tak? To też jakby tutaj ważne, żeby powiedzieć. I miłość, oczekiwanie i gotowość powinna w tym najbardziej pierwotnym związku być w nadmiarze dostępna. I jeżeli jej nie ma, i taka matka czuje, że nie jest gotowa do tego, żeby właśnie to dać swojemu dziecku, to jest wręcz aktem przemocy, zmuszanie jej do tego, żeby przeciwko własnej woli donosiła to dziecko i żeby je jeszcze wychowywała przez tyle lat. I ten akt obnaża taki związek z wartości, obnaża go, ogranicza go się nienawiść, zamiast miłości rodzinie nienawiść. I to jest, mam ciarki i w ogóle to jest bardzo ciężki temat i wywołuje łzy w oczach i to jest każdy temat, który kobieta indywidualnie powinna bardzo mocno przemyśleć, ale zmuszanie duszy do tego, by żyła w nieprzyjaznym mu ciele, to najgorsze powitanie, jakie możemy dać tej duszy. I życie jest zbyt cenne, by zmuszać kobietę do tego, tak, by to robić. I kolejną taką bardzo istotną rzeczą, która tutaj musi być wspomniana, to ta, że kobieta, która z własnej woli decyduje się na aborcję, to ona musi sobie zdawać sprawę z tego, jak kolektywnie jeszcze bardzo mocno jesteśmy w patriarchacie, który już rządzi od minimum 2000 lat.
I ona, decydując się na to, że chce usunąć, decydując się na aborcję, sprzeciwia się roli narzuconej przez patriarchat. Kobieta, czyli przez patriarchat kobieta jest, ma jedno miejsce, jest widziana jako ta, która ma w obowiązku rodzić i zaspokajać potrzeby męża jako pierwszy i główny obowiązek. Dlatego musi być taka kobieta świadoma, jak kolektywnie, jakie są oczekiwania w stosunku do niej. I musi też jakby emocjonalnie być na tyle dojrzała, żeby iść w to, co mówi jej dusza, w to, co mówi, jej ciało, jej środek. I pozwolenie kobiecie decydować o biegu swojego życia sprzeciwia się tej starej tradycji, ale my na szczęście wychodzimy pomału z tych struktur patriarchatu i to się bardzo zmienia i bardzo dobrze, że się zmienia. Bo dzieci są wspaniałymi nauczycielami. I właśnie czytałam w tej książce, o której Wam wspominałam, od Krystyny Northrup, nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko, Krystiany Northrup, jest wspomniana fantastyczna historia o Krystianie Northrup, to jest między innymi ginekolożka, która bardzo wiele ciąży usunęła, bardzo wielu kobiet. I ona właśnie mówi też o tym duchowym aspekcie, że spotkała kobietę, która właśnie opowiedziała niesamowitą historię, jak sama usunęła swoje pierwsze dziecko, tak zdecydowali się z mężem, głównie z powodu tego, że jej mąż nie był gotowy. I później, jak już jej za 2 lata ślub, chcieli znowu być w ciąży, zaszli w tą ciążę, to ta jej córeczka, kiedy miała około 4 lat, jej powiedziała: ale mamo, ja już u ciebie byłam, ja już tutaj z wami byłam, ale tata nie był gotowy, nie chciał mnie. I ja sobie znowu poszłam. I ja potem znowu do ciebie przyszłam i znowu jestem z wami. I to było po prostu takie wow. Dlatego jest coś takiego, że dusze mogą opuszczać nawet w przypadku, kiedy kobieta przeżywa jakieś bardzo złe emocje, bardzo negatywne emocje, to się mówi coś takiego, że tej dusza się rozcząstkowuje, że ona gdzieś tam wychodzi, tak? Potem się dopiero ją składa przez właśnie pracę nad sobą albo przez leczenie starych ran. Więc coś w tym jest. Nie wiem, jak to jest na pewno. Nikt z nas pewnie nie wie, dopiero się dowiemy, jak przejdziemy za kurtynę. Ale jakby warto rozmawiać o takich rzeczach. I również te dzieci, które nie zostały narodzone, które urodziły się martwe, które zostały usunięte, one poruszyły ten świat, one coś z sobą przyniosły, one zostawiły światło tej boskości tutaj na ziemi, tak? One też wiecie, też nic się nie dzieje bez przyczyny. I takie dzieci, które szybko odeszły poprzez właśnie aborcję, poprzez śmierć przy porodzie, poprzez śmierć w trakcie ciąży, to może obciążyć kobiety na całe życie. Przeżycia te mogą zostawić tak ogromny duchowy ból, który osłabią nie nawet jej stan psychiczny, ale również jej zdrowie fizyczne. I ważne jest, żebyśmy pamiętały, że nie ma żadnego dobrze lub źle, że wszystko ma swoją ważność, że powinniśmy przyjąć wszystko tak, jak jest, że zaufać, że nasza dusza nas prowadzi po takich przejściach, po takich przeżyciach, żeby się mogła jak najlepiej rozwinąć. I przez bezgraniczne przyjęcie siebie, ty uzdrawiasz siebie. Ty przez bezgraniczne przyjęcie tego, co przeszłaś, to uzdrawiasz nie tylko siebie, ale również duszę swoich nienarodzonych dzieci, które przez ból, nieprzepracowany ból, który się ciągnie czasami przez całe życie kobiety, one są, pozostają cały czas z nami, one są przywiązane do nas. Przez poczucie winy i odrzucanie emocji uwiązujemy te dusze do naszego cierpienia i to jest też taki ważny aspekt. I akceptując przeszłość, uzdrawiamy siebie i również duszę tych nienarodzonych dzieci, wszystkich naszych dzieci, tych, które się narodziły, tych, które się nie narodziły, tych, które zostały usunięte, tych, które są, wiecie, no to jest tym samym dając im miejsce w rodzinie, tym samym nasza moc i ich moc może znowu płynąć. To jest też bardzo ważny aspekt. I tak ciężko kończymy ten webinar, ale to są takie rzeczy, o których chciałam powiedzieć, chciałam je koniecznie poruszyć i chciałabym, żeby coraz to więcej się o tym mówiło, żeby to nie był taki temat tabu,
bo im więcej będziemy o tym mówić, tym więcej będziemy uzdrawiać, tym więcej będziemy wiedzieć też, jak reagować, jak postępować, jak wiecie, tym więcej się uzdrowi po prostu. Nie tylko kolektywnie, ale też u każdej jednej z nas. I taka kolejna istotna rzecz na sam koniec to to, że tak naprawdę ta rola do bycia matką zaczyna się już, powinna się już zacząć w okresie jeszcze, jak jesteśmy małymi dziewczynkami. Ale tutaj oczywiście u chłopczyków jest to samo, nie? Tutaj mówię o dziewczynkach, ale u chłopczyków jest to samo. Nie dopiero w okresie dojrzewania, tylko już od samego początku, odpowiednio oczywiście do wieku, dziewczynki powinny poznawać i doświadczać sposoby prowadzenia życia jako kobieta, a chłopczyki życia jako przyszły ojciec. I tak było w starych kulturach, dzisiaj się mało co tego to praktykuje, ale kiedyś przygotowaniem do kobiecości zajmowała się właśnie mama i kobiece członkini rodu, bo to my przekazujemy ten pierwowzór, my mamy, my wręcz, wiecie, to są takie banalne kwestie, jak to, czy wręczamy córce alkohol z okazji 16 urodzin, a jaki jest nasz stosunek do papierosów, czy same palimy, do narkotyków, jakie filmy się puszcza w naszym domu, tak? Czy sceny, gdzie seks jest kojarzony z alkoholem jako fajna rozrywka, to jest coś, co my jakby dajemy na to ciche przyzwolenie. Jaki wzorzec zachowania przekazujemy. Również to, jakim mamy stosunek do własnej miesiączki, do własnego cyklu i jak my przyjmujemy pierwszą miesiączkę naszej córki, ten moment przejścia, czy my to świętujemy, czy to jest wydarzenie, czy to jest, wiecie, czy to jest kwestia zupełnie pomijana. Właśnie podejście do własnej kobiecości jako ten wzór. Dobrze, że już koniec, bo słyszę, że zaczynam tracić głos. Nie, żeby wiecie, żeby mi tutaj z wami było źle, bardzo mi dobrze z wami, ale po prostu zaczynam tracić głos. I teraz na koniec tak kilka ciekawostek, to właśnie to, że ta panchakarma, to coś, co warto się tym zainteresować. Będzie tego na pewno więcej w Polsce i na pewno to będzie bardziej popularne i na pewno się to stanie kiedyś troszkę bardziej dostępne. Jest również w wielu krajach na zachodzie, jeżeli podróżujecie, jeżeli spędzacie wakacje w jakichś takich odległych miejscach, to możecie się również zorientować, czy tam właśnie na taki zabieg się nie wybrać. Również bardzo ważna kwestia, jeżeli na przykład macie problem z zajściem w ciąży, to chińska medycyna, bardzo warto się tym zainteresować. Też jest coraz to więcej lekarzy, którzy to praktykują. Ważna również taka kwestia oddechu, czyli taki pierwotny oddech kobiety, czyli oddech, w którym ty sobie wyobrażasz, że oddychasz przez twoje macice, w którym ty totalnie rozluźniasz brzuch i tylko się koncentrujesz na nim, jak przy wdechu się pompuje, przy wydechu opada i takie właśnie bardzo rozluźniane, świadome tych miejsc bardzo dobrze robi na nasze układ płciowy. Również coś, na co ostatnio trafiłam, to Luna Yoga właśnie przez Adele Haidt-Ulik prowadzona, ona jest tylko skoncentrowana na kobietach w ciąży, na tych kobietach, które chcą zajść, na tych kobietach, które mają problem z zajściem, więc też jako taka ciekawostka tutaj załączam. Również taka informacja, która mnie zaskoczyła, nie wiedziałam o tym, taki prosty sposób, żeby sprawdzić, czy się jest w ciąży, to wystarczy korzeń mniszka zanurzyć w moczu. Jeżeli stanie się fioletowy, to jest to oznaka, że jesteśmy w ciąży. Również to, że witamina E bardzo wspomaga płodność, że to jest naturalny antyoksydant, więc też warto się tym zainteresować, jeżeli chcecie zajść. I suszone morele są doskonałym źródłem żelaza. I suplementy diety oczywiście też bardzo ważne, więc jesteśmy przy końcu. Bardzo Wam dziękuję, że tutaj byłyście, że wysłuchałyście. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli któraś z Was chciałaby się włączyć i zapytać o coś, czy czymś się podzielić, coś przekazać, to jest właśnie teraz na to czas. Monika pisze, że piękny webinar, że dziękuję. Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dowiedziałyście się kilku nowych rzeczy, bo dla mnie te rzeczy, dużo z nich było nowe i no powiem szczerze, że no nie, że żałowałam, ale tak mówiłam, kurczę, no fajnie by to było widzieć, zanim urodziłam moje dwie córki. Więc niech ta wiedza się szerzy, niech rozmawiajmy na ten temat coraz częściej.
po to, żeby wiecie, żeby tą świadomość też jakby budować, nie? Żeby też o to, nawet jeżeli same nie jesteśmy mamami albo nie mamy w planach bycie mamą, ale mamy w swoim otoczeniu kobiety, które są w ciąży, żeby wiedzieć po prostu, jak na te kobiety patrzeć, jak je wspierać, jak emocjonalnie, jak ile sympatii możemy dać, jak możemy je w tym wspomagać, nie? To jest też bardzo, bardzo fajne, jak możemy się wzajemnie wspierać. Dziękuję Wam bardzo. Widzę, że nie ma pytań. Do Ismeny tutaj wrócę, bo dlaczego matka nie może być na nie? Wydaje mi się, żeby integrować rolę, a nie rozdzielać ostro. No tak, tak, tak. To, że matki mają tyle ograniczeń i tak duże oczekiwania są wobec tego, jak mają być podobne mnóstwo stresu i presji. Tak, żeby chodzić o to, żeby zintegrować to bycie kobietą z matką, że matka nie musi być taka, że nie może tego, tylko jako kobieta. Tak, ale właśnie tu chodzi o to, żeby znać te swoje role i umieć z nimi żonglować, nie? Żeby wiedzieć, że kiedy jestem matką, to nie matkuję na przykład do swojego, rozmawiając w momencie ze swoim mężem, że mu nie matkuję, nie? To chodzi o nie, że teraz jestem matką i od tego momentu jestem tylko matką, tylko o to właśnie, żeby żonglować, tak jak żonglujemy tym pierwiastkiem męskim i kobiecym w ciągu codziennie. Wiecie, to są sekundy, żeby to przeskoczyć z jednego na drugie. To właśnie o to też chodzi, żeby przeskakiwać z tej roli kobiety i z tej roli matki, nie? W stosunku do dzieci, bycie tą matczyną, oczywiście też tą czasami, która mówi nie, oczywiście jak najbardziej, ale też, żeby w stosunku do męża na przykład nie matkować, nie? Albo w stosunku do wszystkich innych osób, że teraz taka matka, wiecie, Teresa, która jest, nie? Taka, co pisze Bożena, jaką polecić książkę najlepiej w angielskim dla przyszłych rodziców? Wiesz co, bardzo fajna jest ta książka od właśnie Krystyny Northrup i ona jest na 100% po angielsku. Jest tu bardzo, bardzo dużo informacji o tym. I jest właśnie dużo, jak się przygotowywałam, jest sporo książek, ale wiesz, mam je w języku niemieckim, nie wiem, czy one są w angielskim, ale poszukam, Bożena, kiedy ci to wysłać, jak ci to wysłać. Jakbyś mi napisała twój adres e-mail tutaj, to prześlę taką listę do ciebie. I tutaj pisze też jedna z Was, jak się podnieść po traumie porodu. Po traumie porodu właśnie ja bardzo cenię tą pracę z energią, taką prowadzoną medytację, bo to jest coś, co naprawdę można w taki bardzo łagodny sposób bardzo wiele rzeczy uleczyć. Więc jeżeli byś chciała i jesteś zainteresowana tym, nie mam żadnej z takiej medytacji nagranej, ale mogę nagrać i mogę Ci ją przesłać, więc jakbyś chciała, to też zostaw mi proszę swój adres e-mail albo na grupie. Dobra, ktoś pisze, żeby wrzucić na grupę. Nagram na grupę i też właśnie nagram, wiecie co, zrobię taki w ogóle taką serię tych medytacji, bo jest ich kilka dla tych kobiet, które miały takie traumatyczne przeżycia i będzie dostępne zupełnie za darmo, wiecie, w ramach po prostu wymiany. Postaram się jak najszybciej i postaram się nawet to zrobić już jutro, bo i tak będę nagrywała medytację. I też Wam udostępnię. Udostępnię linki na grupie Boginie, albo też proszę napisz mi tutaj swój e-mail i uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego pospieszę się z tym. Postaram się już do jutra, bo to jest ważne, żebyśmy uleczały to. Więc fajnie, że piszecie, fajnie, że o to pytacie. Dobra, to dziewczyny, to jesteśmy w kontakcie. Jakby się coś jeszcze Was pojawiło, coś byście chciały o coś dopytać, to oczywiście piszcie do mnie, ja jestem dla Was dostępna. Webinar będzie można odsłuchać, będzie i na YouTubie, będzie i na fanpage'u link
I też będzie na mojej stronie Jogini dostępny. Już dzisiaj zaraz go zgram i załaduję, jak się tylko właduje, to już będzie dostępna. Ja Wam bardzo dziękuję, że tutaj byłyście i to przyjemność dzielić się z Wami. No, to czekajcie, jutro będą medytacje, dzisiaj jeszcze będzie nagranie i ja Wam życzę miłego wieczoru i też jutro będzie nagranie, jeżeli któraś z Was nie była na medytacji z magii rodowej podczas pełni, która się niestety nie nagrała, to jutro ją nagram i też wrzucę, bo jutro taki bardzo, bardzo ważny dzień. I jeżeli macie o tego spędzić, oprócz tej tradycyjnej, nie jutro, przepraszam, pojutrze, my świętujemy jutro, ale u Was jest pierwszego dopiero przecież wolne, to też będzie nagrana ta medytacja. To jest świetny sposób, ale jutro jest Halloween, więc też można wykorzystać jutro. Świetny sposób, żeby połączyć się, podziękować swoim przodkom, żeby w taki oryginalny sposób, ale bardzo fajny i bardzo skuteczny, złożyć im takie podziękowanie i pomyśleć o nich, poświęcić im chwilę. To będzie około 20-kilkuminutowa medytacja, która naprawdę jest głęboka i która jest taka uwalniająca i która odblokowuje nas na tą wiedzę przodków, na tą mądrość przodków. A to jest świetny czas, żeby właśnie teraz, to się tak w ogóle zbiegło, jakoś nie planowałam tego, ale się świetnie zbiegło z tym właśnie świętem, więc też to będzie dla Was dostępne. No dobra, to dziękuję Wam serdecznie i też się czegoś napić, bo wysłał mi wszystko w gardle. Pozdrawiam Was wszystkich i życzę Wam miłego wieczoru. Cześć.